A ze mną jest Peter Paulanger ze Śląskiej Ferajny. Plac ten był znany prawie we całej Europie. Desygnował go na prezydenta Polski. Witam was, ludkowie ze Brzęczkowic, sztat Tajle Mysłowic. Dzisiaj będziemy zaś rajzować po Mysłowicach, no ale tak mniej zurbanizowanych, bo jest to drugo tajla filmu o Mysłowicach. Jeśli żeście jeszcze nie obejrzeli pierwszej tajle, to proszę, obejrzyjcie. A dzisiaj okrom Brzęczkowic jeszcze inne sztat tajle, między innymi Drei Ecke, no i jedna zocno persona. Toż oglądajcie. Dzisiejszy film jest kontynuacją pierwszego tajlika o Mysłowicach. Pokoża wam tutaj Brzęczkowice, Słupna, Brzezinka i Krasowy. Brzęczkowice po raz pierwszy wspominane były w 1360 roku, a Słupna w 18 stuleciu. Na początku XIX stulecia powstała gmina Słupna. Kiedy pod koniec tego stulecia została dokuplowana do gminy Brzęczkowice. W 1945 roku gmina Brzęczkowice, razem ze Słupną, włączono do miasta Mysłowice. Brzezinka pierwszy raz wspominano je w 1470 roku. W latach 1945-51 fungowała gmina Brzezinka. Kiedy w 1951 roku dokuplowano do Mysłowic. Pierwszy dokument, w którym spisane są Krasowy, pochodzi z 1295 roku. W latach 1973-75 wieś przynależała do gminy Wesoła. W 1975 roku Krasowy, razem ze gminą Wesoła, stały się Mysłowską Szczepanią. W 1778 roku uruchomiono tutaj pierwszą grubę, Bergtal. Federowała ona aż do lat 80. XX stulecia, no ale węgiel wydobywano we szczolniach takich ponad 10 metrów pod ziemią, a te szachty przynależały do gruby Niwka Modrzejów, a to jest już za Brynicą we Sosnowcu. Za nami Brzęczkowski rzymskokatolicki kościół Matki Boskiej Bolesnej. Koncepcja powstania kościoła narodziła się w latach 30. XX stulecia. No, no ale dopiero w 1945 roku poświęcono ziemia pod budowę kościoła, a pierwsze msze zaczęto odprawiać w 1949 roku. W 1964 roku ukończono ten kościół. Tutaj w Brzęczkowicach narodził się August Chlont. Tak genau 5 lipnia 1881 roku. Chciał o nim wspomnieć, choć nie sprzyjał on śląskim sprawom, to jest to zwiadowna persona. August Chlont umrzył w Warszawie w 1948 roku. A w 1922 roku, kiedy te place dostały się do Polski po Śląskiej Wojnie Domowej, został mianowany administratorem apostolskim nowej diecezji katowickiej. W 1926 roku został biskupem tej diecezji i w tym samym roku mianowany został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim i de facto prymasem Polski. Rok nieskorzej został kardynałem. W 1939 roku citnął do Rumunii, tu kiedy napoczęła się II wojna światowa, i prezydent Polski Ignacy Mościcki desygnował go na prezydenta Polski. Ten się nie zgodził. Nieskorzej desygnowano go też na premiera. Chlont też propozycję nie przyjął. Sumy we Słupnej. Kiedyś federowała tu gruba Luizę, a w okresie międzywojennym było tu moc bieda szachtów. Ja, bo choć autonomiczne województwo śląskie było najbogatszym, choć najmniejszym w II Rzeczpospolitej, to i tutaj bieda dotarła. I ludzie nielegalnie w bieda szachtach fedrowali, można powiedzieć, jakimiś kiblami węgiel. Ja niekiedy do Niemców uchodzili, tam robili, bo tam był geld. Tam szło zarobić w jeden dzień tyle, co tutaj na tydzień. I tam nie było bezrobocia, a na zicher takiego jak tutaj. Znajdujemy się w parku
Słupna. Co tu mamy? Centralne Muzeum Pożarnictwa. A warto się wspomnieć, że najprzód, zanim tutaj je ustanowiono, fungowało ono w jednym z baraków lagru Rosengarten Mysłowice, o którym że godą przy pierwszej tajli filmu o Mysłowicach. Jeśli żeście jeszcze nie widzieli, to kuknijcie się tam. Jo, rodbych się przejechał, bych się karnął takim Feuerbusem starym. No, mocka jej tu je, jeszcze więcej rajn. No i starszy eksponat z 1717 roku, konno sikawka. A co okrom tego jeszcze? No, sportplace roztomajte, bazen, zielone place, na których Tyski Ruch Klasyków organizował ostatnio zlot, Classic Fest, pierwszy raz tutaj w Mysłowicach, to się kuknijcie, bo łońskiego tydnia właśnie ten zlot na moim kanale je. Co jeszcze? Kościół Boży w Chrystusie. Druż wam pokazuje jakieś kościoły katolickie, kościoły ewangelickie, no ale tu to jest kościół ewangelikalny. To są kościoły, które zaczęły powstawać jakaś, no, pod koniec XIX stulecia, we XX stuleciu, we XXI też jeszcze nowe kościoły powstawają, to musimy wspomnieć, że tu takie coś też jest i jest to dość srogi budynek, jak żeście widzieli. Myślę, że są to fajne place zagospodarowane, kaj Ślązoki, kaj mieszkańcy Mysłowic mogą się richtig dychnąć, tym bardziej teroski, kaj klara blinduje i żadnej chmury nie ma na niebie. Piękna pogoda, no ale trudno się nagrywo w takiej pogodzie, bo chyba ze 40 stopni we klarze dzisiaj. Znajdujemy się na placach kaj na rzekach Przemszy, Białej Przemszy i Czornej Przemszy. Do 1918 roku stykały się granice trzech land. Rosję, Austrię i Niemiec. Ja, no ale to nie ma takie einfach. Już wam to ekleruję. W 1742 roku, podczas pierwszej wojny śląskiej pomiędzy polskimi Hohenzollernami a austriackimi Habsburgami, większość Śląska, co zamian ze Mysłowicami, przechodzi do Prusów. I wówczas Czornoprzemsza stawała się granicą między pruskim księstwem śląskim a księstwem siewierskim, które jest lennym Rzeczpospolitej. W 1790 roku księstwo siewierskie stawało się tajlą Rzeczpospolitej. No ale już 5 lat nieskorzej, w trzecim rozbiorze Polski, Prusy zabierają ta tajla Rzeczpospolitej. Jednakoż w 1807 roku, podczas pokoju Wetylży, zrzekają się tych placów i ze tych placów księstwa siewierskiego kiedyś majstruje się, między innymi ze księstwa siewierskiego, majstruje się księstwo warszawskie. W latach 1815-1831 stykają się tutaj granice trzech landów. Prusów, Królestwa Polskiego, inaczej mianowanego Kongresowym, zależnego od Rosji, i Rzeczpospolitej Krakowskiej. W 1831 roku, po przegranym od Polaków powstaniu listopadowym, Królestwo Kongresowe wcielono jako autonomiczną tajla do Rosji. A w 1846 roku Rzeczpospolita Krakowsko dokuplowano, wcielono do Austrii. W 1867 roku austriackie Cesarstwo Habsburgów zmienią ustrój i powstawają Austro-Madziary. W 1871 roku jednoczą się Niemcy pod kierunkiem pruskich Hohenzollernów i powstawał drugi niemiecki Reich, to jest Cesarstwo Niemieckie. I wtedy też genau powstawał Drei Kaiser Ecke. Granica formalnie przestała istnieć, kiedy to Cesarstwo Niemieckie i Cesarstwo Habsburgów, Austro-Madziary, zajęły Ruskie Królestwo Polskie Kongresowe w 1915 roku. No ale faktycznie zlikwidowano ją dopiero w 1918 roku, kiedy zakończyła się I wojna światowa.
A jeszcze do roku 1939 stykały tutaj się granice trzech województw: śląskiego, kieleckiego i krakowskiego. I można było tak to ustawić. Miano Drei Kaiser Ecke przyjęło się w 1873 roku, kiedy to Kaiser Austrii Franz Józef I, car Rosji Aleksander II i Kaiser niemiecki Wilhelm I trafili się i zmajstrowali ferajna trzech kajzerów. To nieskorzy przełożyło się na Dreiecke. Dzisiaj place Dreiecke znajdują się we dwóch miastach: we Mysłowicach Brzęczkowice i Słupna, a we Sosnowcu Niwka, Modrzejów i Jęzor. No ale wtedy, kiedy Dreiecke fungował, były to trzy miasta: po Zajcie Pruskiej Mysłowskie, Brzęczkowice i Słupna, po Zajcie Ruskiej Sosnowsko, Niwka i Modrzejów, a po Zajcie Austriackiej Jęzor, który przynależał do Jaworzna. W 1953 roku Jęzor zmienił przynależność ze miasta Jaworzno do Sosnowca. Do zakończenia I wojny światowej plac ten był znany prawie w całej Europie. Zeitungi szajbowały, że na tydzień odwiedzały ten plac od 3 do 8 tysięcy turystów. Co tu robili? Były tu Dampfschiffe, takie dwa małe wycieczkowe, którymi można było pływać po przemszach. Było można zrobić zakupy i poznać różnice kulturowe i gospodarcze po trzech stronach granicy. Co jeszcze? Na wierchu słupeckim, tam za mną, był Turm Bismarcka od 1907 roku do 1937 roku, na który było można wleźć i kukać na piękny landschaft. W 1937 roku znienawidzony od Ślązoków wojewoda Grażyński ze Małopolski, wielki polonizator Śląska, kazał zbulić ten Turm, a kamień wykorzystano na budowę katowickiej katedry, no i kościoła we Brzęczkowicach, który żeście widzieli. Dzisiaj niestety ten plac jest zaniedbany. Porośnięte stromy, jakaś wysokotrowa. Myślę, że było można to bardziej zadbać. Zostały się te mosty, no ale to chyba jednak nie są te mosty ze tamtych czasów. Durś realizują tu cugi, Larmo Fest, co pora minut dosłownie realizują cugi. Myślę, że richtig można by zrobić ze tego atrakcjo, ale czy potrzeba idei, czy potrzeba geldu, a może i jedno i drugie. Proszę, zadbajmy o ta erbowizna i zmajstrujmy coś ich richtig fajnistego z tego placu. Dzisiaj na Dreiecke znajduje się srogi kamień ze tabulą. 2 maja 2004 roku, dzień po wstąpieniu Górnego Śląska zusammen ze Rzeczpospolitą i Republiką Czeską do Europejskiej Unii, trafili się tu prezydenci miast Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna i ufundowali taką tabula, kaj było szrajbnięte: w miejscu, w którym niegdyś spotykały się granice trzech zaborów, wspólnie świętujemy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni, że razem budujemy Europę bez granic. I podpisani prezydenci: prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, prezydent Mysłowic Grzegorz Osyra i prezydent Jaworzna Paweł Zilbert. No, no ale jak wiecie, coś tu nie szczimuje, prawda? We 2013 roku, 30 kwietnia, Śląsko-Ferajna ufundowała nową tabula, kiero je do dzisiaj i je tu szrajbnięto, prawda. Dali geld na to i mamy w końcu szrajbnięte tak, jak powinno być. Czyli to samo, co żech przeczytał, ino jedno słowo pomienione. Nie trzech państw,
ino Czech i nie Czech zaborów, ino Czech państw. No bo jak wiecie, Śląsk nie był pod zaborami. Jedno słowo, ale jak mocka znaczy. Sumy we Birkenau. No ale nie we Stadtteili Auschwitz, Oświęcimia dzisiaj, no ale we Stadtteili Mysłowic. Birkenau, bo to niemieckie miano Brzezinki. W 1794 roku powstała tu pierwsza gruba, Dabe Karl, a nieskorzej funguje tu i fedruje aż 10 grubów. W 1931 roku powstało tu werk porcelany, elektroporcelana. Jest to jeden ze najważniejszych tego typu werków na Górnym Śląsku. Czasy istnienia granicy na Przemszy, Dreikaiserecke, to dla Birkenau dobry czas. Na przełomie XIX i XX stulecia są tu mnogie restauracje, szynki i gasthausy. Turysty, które tu przybywają, muszą kajś nocować, muszą coś jeść. W 1913 roku mamy tutaj 26 restauracyjów i szynków. Zobaczcie, taką małą miejscowość, a tyle szynków. Dzisiaj taką, można powiedzieć, pamiątką po tych czasach niefajnisto restauracyjo, restauracja Czech cesarzy, Czech kajzrów, ja, w nawiązaniu do Dreiecke. Myślę, że to dobra idea, co by tu turystów ściągnąć. Za nami kościół nawiedzenia Panienki z 1893 roku. W 1905 roku wkluzono tu tradycję odprawiania o północy pasterki na Godnio w Lio. Zobaczcie, taką małą parafia, mały kościół, a tutaj po raz pierwszy na Górnym Śląsku o północy pasterka. Teraz już prawie wszędzie we rzymskokatolickim kościele o północy mamy pasterka we Godnio w Lio. I no, wiecie, co mi tu nie sztymuje? Ten turn. Chyba dobudowany nie skorzy. Sumy we Krasowach, a za nami kościół świętego Józefa z 1919 roku. Parafia fungowała nie jedno do rzymskokatolickich pomieszkańców Krasów, no ale też do pomieszkańców Koszczów, no i Wesołej, zanim tam stanęły kościoły. A tutaj w tym kościele był chrzczony mój upa Jörg Handy. Sumy we Krasowach przy Wopienniku, takich Wopienników je trochę więcej, było tu kiedyś więcej, dzisiaj chyba dwa ostały, a ze mną je Peter Paul Langer ze Śląskiej Ferajny, założyciel Śląskiej Ferajny. Peter, rzeknij nam, kiedy Śląska Ferajna powstała, czym się zajmuje, wiele personów liczy, jak to je? Ferajna powstała w 2009 roku. We Ferajnie mogę powiedzieć, że teraz jest kole 15 personów, ale z kuli tego, że my też nie ma takiego, że się idzie wpisywać. Wybieramy persony w przenośni, które są zaangażowane, które chcą działać. No i one są bardziej aktywne. Mamy mniej ludzi, ale bardziej aktywny, bardziej co możemy coś zrobić. No, czym się zajmujemy? No przeważnie jak kosz do Śląsku, taką Ferajna, promowanie Śląski nacji jako nacja, dążenie do uznania języka śląskiego, do edukacji regionalnej, żeby była. No i no taką są my Ferajną przenośni, jak większość. No, że jest fakt, że są my bardziej zaangażowani w takie działalności, które mają pokazywać ta nasza śląskość. A czym Śląsko Ferajna najbardziej może się poasić? Ja wiem, że je mocka tego i by szło Bóg szrajbnąć, no ale jedna taka rzecz, która najbardziej podług ciebie jest największą waszą akcję. Powiem tak, co roku robimy mocka roztomajitych rzeczy. No jakby nie było, są my już
13 rok. Mogę powiedzieć, wiesz co, nie dałbym takiej jednej rzeczy, ale na pewno mogę powiedzieć, że jest zocno, że skoro jest tak czytalno, że pomienili my na Dry Kaiser, jakie właśnie to, że godał wcześniej. Za zabory, no bo ja. To była Mersień. Na to bym mógł powiedzieć, jako to była droga ciężko, które by musieli zrobić. Ale mamy takich mocka rzeczy, które ja godą, że my nic nowego nie odkryli. No, że my mamy ten problem, że ta nasza geschichta, nasza identyfikacja jest za fest spolonizowana i zadekowana. I my to próbujemy odkopać. I bajszpil odkopujemy takie coś, że znajdujemy graby Karla Ulicki, kiedy nikt tam nie był przez 30 lat oddać mu zoca. Odnajdujemy graby Kożdonia i kontynuujemy oddawanie zoca. Oddajemy zoca Zelpszucom, co jest wymazane przenośni w takich historii dzisiejszej, bo jest nie na ręka lepiej powstańcom polskim niż tym drugim Ślązokiem. I tak mocka i durś znajdujemy takie rzeczy i oddajemy zoca, to jest ponad 1000 rozmaitych rzeczy. A szłoby o tym buch szrajbnąć, szłoby o tym godać i godać bez godzina. Taki wywiad rzeka, tak jak się to godą. Jakże tu jechał bez Krasowy, to żech widział i polskie fany, i śląskie fany. U ciebie wiadomo, ja śląsko fana z Adlerem prowincji Oberschlesien z lot międzywojennych, z niemieckiej Teile. Czym dla ciebie jest tak richtig Śląsk? Dla mnie Śląsk. Co powiem ci tak? Jo, znaczy jo, Ślązocy. Jest tej, jakby powiedzieć, tej germański, jakby powiem, mentalitet też, nie? Jest taki fajny, magiczny word w tej całej germańskiej kulturze. Heimat. Heimat, on jest coś takiego, że tak jak w Niemcach, czy coś takiego, są heimaty. I to jest najważniejsze. Dla mnie Śląsk to jest mój heimat. Jest to dla mnie najważniejsze. Ten heimat to jest Śląsk, to jest Górny Śląsk, to jest Bajszpil, twoja chałupa, to jest ten twój heimat. Dlatego to jest takie dla mnie najważniejszy word do tego Śląska, by powiedzieć. Ty, Peter, godasz, że jest niemiecki Ślązok, nie? A co się kryje za tą niemieckością? Ja ci powiem, kiedyś też tak, wiesz, jak mój fater, bo mój fater był taki fest, jakby powiedzieć, bardziej Niemcy niż Ślązokiem, mogę powiedzieć. Ja tego tak bych ci tezać musiał cało Tajla klerować. Tego tak nie ma sajtu ten, ale powiem ci tak. Dla mnie Ślązok niemiecki i te Niemcy to tak naprawdę są tutaj. Jo, jako Heimatland. Ja tu. A Vaterland to może Deutschland. Tyż, tak bych powiedział, ale ja tak naprawdę ta niemieckość związana ze Śląskiem już nie poczułam tam jakby bardziej, tam nie wiem, w Berlinie, czy tam w Bawarii, czy gdzie indziej. Bo to są właśnie te swoje Heimaty mają. Ja ta niemieckość odczuwam tu, u mnie, na Śląsku, bo wiesz, zależy jaki etap Zeitu, ale wiadomo, że my są w tej kulturze pruskiej, niemieckiej, austriackiej, my są przez ileś lat i jest z tego jakby powiedzieć, ale to jest wszystko wspólne, dla mnie tu nie ma, nawet nie umiem tego potajlować, dla mnie to jest jakoś jedność, ta niemieckość, ta śląskość, tutaj. A jeśli są niemieckie Ślązoki, to czy mogą też być polskie Ślązoki, bo niektóre persony się tak deklarują, nie? Powiem ci właśnie, jest takie zadawane mi takie fragę i ona to godą tak. Według mnie to nie funguje, bo jak Bajszpil ktoś godo, jo jest Ślązok i Polak. Jak ktoś jest Ślązokiem i drugie, te Polska, co on się czuje tym Polokiem, nie uznaje jego narodowości, nie uznaje jego godki, nie daje mu rechtu, autonomii i innych rechtów. Manipuluje historią. I ten, no to jak jedno z drugim ten? No ktoś mi powie, no dobra, ale to co ci te Niemcy Bajszpil dawają? My dzisiaj nie mamy tu reskirungu Bajszpil niemieckiego. I jakby mi ten reskirung niemiecki nie dawał tych rechtów, to też bym walczył z tym Bajszpil, z tym reskirungiem i też by był gingiem i mógłby w pewnym momencie powiedzieć, ja, to nie pasuje ten. Skuli mnie zdolni się, że nie idzie go dać jednocześnie być i Polokiem i Ślązokiem, bo ta polskość wyeliminowuje. I wracając do wortu niemieckiego, niemiecki właśnie do dzisiaj jest Bundesrepublika Deutschland, tam fungują te landy, tam mają te landy, autonomią. Skuli tego, to już bardziej pasuje być na przykład niemieckim Ślązokiem, Bawarczykiem niemieckim, czy coś takiego, niż polskim Ślązokiem, czy Ślązokiem Polokiem.
tu to nie funguje. Polska nie ma coś takiego, tego wortu nie ma. Heimat. Nie ma. Oni teraz tak próbują. Mało ojczyzny. Próbują, ja. Ale to jest sztuczny twór. Ja. To nie jest twór tak jak tu u nas były przez setki lat Heimaty. Wszystko się zaczyna, każda muzyka, każda opowieść. Mój Heimat, my nie Heimat. A tak rajzujesz trochę po śląsku i jaki jest do ciebie najfajniejszy plac? Najprzód tutaj w Mysłowicach, potem na Górnym Śląsku, a nie skorzy na całkiem Śląsku, Górnym i Dolnym. Powiem ci tak, tutaj w Mysłowicach jest szybko, bo to jednak jest ten Dreikaiser, tu jest historia i to też moglibyśmy gadać, jakie to był piękny i fajny, zocny plac. Górny Śląsk, powiem ci, też bym mógł, wiadomo, to jest zaś taka Anawer, bo tam i historycznie, i jest mentalnie. To, ja, i mentalnie, i jednak Anaberg by powiedział, Dolny Śląsk, w ogóle my mamy tauzeny pięknych placów, tauzeny, palastów, setki palastów. Zwalonych. Zwalonych, stojących, tauzeny, tauzeny mauzoleów, tauzeny zocnych placów, zocnych personów, które się narodziły, to nie muszą być nawet palasty, ale zocne place w zocnych. Skoli tego na Dolnym Śląsku i na całym Śląsku nie ma. Fakt, że Riesingebirge to jest też takie, taka tajla tego Górnego Śląska, które mi się tam fajnie rajzuje i mam taki ciąg do tego Riesingebirge, ale my mamy mocka tauzeny zocnych placów. Roztomili, myślę, że wam pokazał fajnisty kąsek Śląska, Mysłowice inakszej. Inakszej niż we pierwszym tajliku, kajżeście widzieli fez urbanizowane miasto, a teroski, no tak trochę zurbanizowane, no i trochę tak sielsko. Jeszcze będzie jeden tajlik w Łomysłowicach, między innymi Koszczowy, Wesoła, Dziećkowice, to już zaproszą. Proszę też was, co byście filowali mnie na Facebooku i Instagramie i abonirowali kanał na Facebooku Knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień nowe tajliki chcę rozwijać ten kanał, chcę, żeby dużo były tu nowe treści, jeszcze lepsze i myślę, że będzie wam się to podobało. Są też nowe persony, które serdecznie witam i chcę was prosić, żebyście obejrzeli inne tajliki, bo tu już chyba ze 60 filmów na tym kanale. Dziękuję wam za dzisiaj. Chowcie się. Pierska.